Przez wieki człowiek próbował okiełznać i podporządkować sobie żywioły. Czy skutecznie? To właśnie o siłach natury, które nie zawsze były łaskawe dla naszej wyspy katedralnej, będzie dzisiejszy odcinek. Jakie zatem były relacje człowieka z żywiołami? Sprawdźmy to. Pod koniec IX wieku rozpoczęła się tutaj budowa grodu. Wówczas Ostrów Tumski był wilgotną łąką z dużą ilością mokradeł oraz oczek wodnych. Jednak coraz większa osada wymuszała podnoszenie terenu. Żeby wybudować katedrę, wykonano specjalne drewniane konstrukcje wypełnione piachem oraz brukiem kamiennym, a za pomocą faszyny wzmacniano teren pod rozbudowę wałów grodowych. W zależności od miejsca, poziom gruntu podnoszono od 3 do 5 metrów, a takie przepychanki człowieka z żywiołem wody trwały około 300 lat. Rzeki usytuowane w pobliżu grodu były jednym z głównych powodów, dla których postanowiono osiedlić się na wyspie. Niestety, tak bliskie otoczenie rzeki niosło za sobą zagrożenie powodzi. I tak średnio co dekadę dochodziło w Poznaniu do jakiegoś podtopienia. Tak było na przykład w 1253 roku, kiedy to woda zniszczyła spory odcinek wału grodowego. Być może dało to też sygnał księciu Przemysłowi I o tym, by przenieść miasto na lewy brzeg Warty. Później, od XVI do XVIII wieku, poziomy wody bywały tak wysokie, że zalewały katedrę. Ślady po tych powodziach możemy zobaczyć dziś w budynku psalterii, gdzie na kolumnie zaznaczono ich poziomy. Drewniana architektura grodu oraz pierwotna, otwarta konstrukcja palenisk przyczyniały się do wielu pożarów. Najbardziej spektakularnym był jednak ten z nieco późniejszych czasów, kiedy to płonęła katedra. Tak było w 1622 roku, kiedy to ogień strawił dach oraz wnętrze świątyni. 100 lat później z kolei ogień spowodował, że spłonęły organy, ołtarz główny, a dzwony uległy stopieniu. W 1945 roku po raz ostatni płonęła nasza katedra. Ciekawostką jest, że w czasie II wojny światowej w budynku śluzy katedralnej znajdowała się remiza strażacka. W średniowieczu powietrze uważano za źródło wszelkich chorób. Od tak zwanego morowego powietrza, czyli określenia używanego w celu wyjaśnienia rozprzestrzeniania się epidemii chorób zakaźnych, zmarło wiele osób. W ciągu pierwszych 50 lat XVI wieku przez miasto przetoczyło się aż 18 epidemii dżumy, które zabijały nawet co drugiego mieszkańca. Epidemia cholery z kolei w latach 1708-1709 sprawiła, że zmarło 9 tysięcy mieszkańców, co stanowiło 3/4 ówczesnej ludności Ostrowa Tumskiego. Niewątpliwie Wyspa Katedralna była i obyż nigdy nie stała się świadkiem klęsk żywiołowych. Może zatem nie ingerujmy w naturę w niebezpieczny sposób, ale staramy się z nią współpracować. Do zobaczenia.